Sala plenarna to najbardziej reprezentacyjna część sekretariatu. Układem miejsc przypomina parlament austriacki. Taki kształt zawdzięcza księdzu Alojzemu Orszulikowi oraz architektowi, profesorowi Władysławowi Jotkiewiczowi. Obiekt się, że to jak będą te ławki ustawione do siebie biskupów, to nie będą widzieli i słyszeli przewodniczącego konferencji. Wtedy profesor powiedział, no to sprowadzimy fotele, tak? Ja wiem, jakie te fotele mają wyglądać i wiem, gdzie można je nabyć. I wtedy biskupi będą mówić do siebie, a jak będą chcieli się zwracać do prezydium, to się okręcą.